jestem tak nieprzygotowany na ten klip, że to jest koniec. Nie mam ciuchów czystych, nie zrobię w ogóle prania. Będę w brudnych spodniach na klipie. Damy radę. Kochani, mamy mały problem, jeżeli chodzi o ten teledysk. Zamysł był inny. Zamysł był kontynuacją tamtego teledysku, może kiedyś się pojawi. Na razie był jakiś problem, o którym nie mogę wam powiedzieć. Aczkolwiek możecie kiedyś wyczekiwać tego teledysku. Na razie robimy po prostu freestyle. Kochani, w międzyczasie tego backstage'u dodatkowo będę odpowiadał wam na pytania, które zadawaliście na moim Instagramie, więc serdecznie zapraszam i lecimy z pierwszym. Kiedy wchodzi nuta? Nuta, kochani, wchodzi 31 stycznia, czyli w środę o godzinie 18. I uwaga, mam nadzieję, że każdy będzie i że każdy sobie w tym momencie ustawi przypomnienie i budzik. Miała wyjść jutro, jak oglądacie ten film, czyli w czwartek, 25. Aczkolwiek stwierdziłem, że przy okazji premiery tej piosenki będzie coś jeszcze bardzo grubego, więc musicie poczekać. Dojechaliśmy, mieliśmy małe problemy, ale to zobaczycie na innym filmie, który będzie prawdopodobnie w sobotę albo niedzielę. Ale jesteśmy wreszcie w Zakopanem i będziemy pomału zaczynać nagrywać. To nie ma planu. Oglądam, jak Kinga się męczy z założeniem buta. Pomocy! Ej, nie ściągnę go. Ale to ważne, że założyłaś. Tak jak mówiłem, dzisiaj jest kręcony teledysk i oczywiście Kinga wreszcie śpiewa. Jak się czujesz? Dobrze. Jesteś zadowolona, jak ci poszło? Uważam, że zawsze może być lepiej. Jest dobrze, ale uważam, że trening czyni mistrza. Też uważam, że twoja część piosenki jest bardzo fajna, także czekajcie i na pewno jakaś część piosenki się wam będzie na pewno podobać. Tak, beat. Czy nie było mi trudno nagrywać z Kinią? Nie! Uwaga! Ja jestem bardzo z Kini dumny. Była bardzo zaangażowana w tą piosenkę. Pisaliśmy razem tekst, wymyślaliśmy razem melodię. Razem sobie pomagaliśmy w ogóle w tej całej piosence. To nie jest tak, że ja wszystko za nią zrobiłem. W ogóle tak nie było. Bardzo dużo ona sama zrobiła i chciała się uczyć tego, jak to najlepiej zaśpiewać. Była naprawdę bardzo zaangażowana i ja uważam, że bardzo dobrze jej wyszło. Zresztą ocenicie za tydzień, ale jestem z niej bardzo dumny i cieszę się, że ma też taką zajawkę na śpiewanie. Wiadomo, nie jest ona też piosenkarką, tak jak ja nie jestem raperem, aczkolwiek tu chodzi głównie o to, czy kogoś to jara, czy kogoś to nie jara, no bo kim my jesteśmy, żeby mówić, że ktoś nie może śpiewać, wiecie o co chodzi. Więc ani ja, ani Kinga nie brzmimy najlepiej na świecie, ale uważam, że wyszło bardzo dobrze, robiliśmy to też pod okiem Jonathana, a Jonathan jest królem. Już tak bez śmiania, ja zawsze robię muzę o tym, co aktualnie się dzieje w moim życiu, ponieważ jesteśmy szczęśliwi, to zrobiłem o tym piosenkę. Jest tam dużo follow-upów do kinderek i tak jak mówiłem, kinderki nie są o Kini, ale to było coś takiego, że nawinąłem tą piosenkę z myślą, jak będzie wyglądała miłość. I dlatego teraz robiliśmy follow-up do kinderek. I to, a wyłapiecie dzisiaj może na jakiś urywkach, jak będziemy kręcić teledysk. To są ja, wszystkie w mojej głowie, love songi są jakby pisane o tobie. O czym będzie ta piosenka? Ta piosenka, tak jak reszta moich piosenek, oprócz kinderek, będzie o moim życiu. I uwaga, bo wiem, że pojawią się głosy, że o Jezus, po co robicie taką kolejną piosenkę love songową i tak dalej. Na przykład nie uważam, że kłamstwa były love songie. I uważam, że to jest mój pierwszy love song, odkąd jestem z Kinią, ponieważ kinderki to nie były o mnie, tak jak mówię. No ale kochani, tak jak wiecie, ja robię YouTube'a praktycznie można powiedzieć 12 lat. I jeżeli ja chcę zrobić coś, co mnie jara, to ja to chcę zrobić. Nie chcę być ograniczony tym, że ktoś mi napisze: ej, po co to robisz? Czemu tak, a nie tak, a nie tak? Koniec końców to jest mój kanał i chcę być dumny z treści, które tam robię. Chcę, żeby to była też potem dla mnie pamiątka i chcę, żeby dalej mnie to jarało. Ja chcę robić YouTube'a i zawsze robiłem YouTube'a, bo mnie to jarało i nie chcę zabierać czegoś sobie, bo innym się to nie spodoba, tego uczucia, tej zajawki, wiecie o co chodzi, bo mógłbym robić to, co każdy by chciał, ale zgubiłbym w tym siebie i tą zajawkę, która sprawiła, że jestem w tym miejscu i która sprawiła, że jakby chce mi się to robić w 100% i nie robię tego na siłę, wiecie o co chodzi, więc dlatego też pojawi się taki numer. Wysypało się wszystko, więc musimy szyć. Tu ja bym przeplatał to tak typowo jakimiś nagraniami z telefonu. Klimatycznie będzie. I wiem, że ty też czujesz to, co ja. Kochani, jesteśmy właśnie w trakcie nagrywek, jest bardzo dużo ludzi, więc trochę jeszcze ciężej i musimy znaleźć jakieś trochę ciszsze miejsce chyba. Mamy już zarys klipu, już wiemy w jaką stronę to pójdzie, wydaje mi się, że te przebitki dodadzą dużo.
No i co? No i gramy dalej, zobaczymy jak to będzie. Jak to mówią, da się wszystko ulepić z niczego. Tak mówią? Nie wiem, ja tak mówię. Wszystkie w mojej głowie, love songi są jakby pisane o tobie. Jesteśmy w sklepie ze słodyczami, nagrywamy teraz. Jesteśmy w raju, można powiedzieć. Takie bajkowe są. No. Candy. Maciek ewidentnie ukradł teledysk od Kłeba na FIDE. Jak ktoś, to go proszę pozywać. Ty wysłałeś referencję taką. Tego akurat nie wysłałem. To był jedyny klip, którego nie wysłałem, żeby nie było tak jak Candy. Jak długo trwało zrobienie teledysku? Akurat to był jeden z najkrótszych teledysków, który nagrywaliśmy, ponieważ od momentu wyjazdu do powrotu minęło około 10-11 godzin, więc to jest naprawdę krótko, szczególnie jak wcześniej kłamstwa czy tanatofobie graliśmy łącznie chyba 40 godzin. No to 10 godzin tu, to naprawdę jest krótko, zaufajcie mi. Pana operatora Maciusia trzeba szanować zawsze. Pięknie, na kolanach, w dżinsach, nie obchodzi go to, bo dla niego najważniejsze jest to, że teledysk się uda. Directed, nagrane and montage by Maciek Jarek. Wszystko pod kontrolą. Warto jeszcze dodać, że oprócz follow-upów do Kinderek jest jeszcze jeden follow-up w piosence. I w sumie taki nieświadomy, bo pasowało nam w tekście po prostu słowo brokat i stwierdziliśmy, że w sumie fajne nawiązanie do piosenki też mojej z Kasią pierwszej. Tak jest. Także... to pay respect. No bo jakby nie patrzeć, to dzięki Kasi też zamieszkałam w Krakowie i dzięki Kasi też miałam możliwość bliżej się poznać z tobą. Tak jest. I to wszystko, więc jestem bardzo wdzięczna Kasi za wszystko. No i teraz właśnie idziemy gdzieś trochę w ciszsze miejsce, zobaczymy co będziemy kombinować. Już bardziej wierzę w ten teledysk niż na początku, więc wydaje mi się, że może być git. Ja ci dam rękawiczkę, pójdziesz i rzucisz ją w powietrze, dobra? Ale tam przy nich? Tak, w górę po prostu. Idziemy teraz na jakieś góry, żeby ponagrywać nawijkę. No ale jak oceniasz kadry? Są ładne? Dzisiaj jest picobello. Kochani, jesteśmy na nowej lokalizacji, zobaczcie jak pięknie. Niżej będzie pięknie. Trzymasz to co ja, wszystkie w mojej głowie. Losągi są jakby pisane o tobie. Czy podoba ci się ta piosenka? Nie wydałbym czegoś, co by mi się nie podobało. Też słuchałem opinii innych, im to bardzo siedzi. Ja uważam, że refren jest bardzo catchy, że zwrotki są bardzo dobrze zrobione i ma trochę pazurtanuta, ale jest też taka love songowa. Zresztą wychodzi 2 tygodnie przed walentykami, więc będziecie mieli idealnie, jeżeli komuś się spodoba. Wiadomo, z takimi piosenkami to jest tak, że nie każdemu się spodoba, wiadomo. Zacznijmy od tego, że nie każdy lubi mnie i nie każdy lubi kinie. I już są sceptycznie nastawieni. Nieważne co bym wydał, to już jest giga gówno, nie? Ale do tego jeszcze są rzeczy takie jak gust muzyczny. Więc może ten beat nie siądzie, może flow nie siądzie, może tekst nie siądzie. Wiecie, naprawdę jest dużo rzeczy i w muzyce chodzi o to, żeby moja piosenka mi się podobała. No bo to jest najważniejsze. Żebym był dumny z tego, co robię i żebym się tym jarał. Ale dla mnie też jest ważne, żeby wam się podobało. Tylko na to nie mam wpływu. Bo każdy ma inny gust, każdy lubi inną osobę i bardzo dużo czynników na to wchodzi. Więc jakbym robił coś wbrew sobie, to to zawsze by wychodziło gorzej niż robię coś z zajawki. Złoty, jeden, mój kochany. Maciek, family friendly. Tu nie ma. Ale będą ujęcia, kochani moi. Złoty, jakie piękne będą ujęcia. Łoho, jest, mam. No nie, no i drugiego już nie nagrałem. Czy w to walnąłeś? Stary, dupą spadłem na ten korzeń. To stawiam w takim miejscu zupa. I wiem, że ty też czujesz to, co ja. Głosy w mojej głowie. O, stary, ale ujęcia. Co ty robisz, Maciuś? Więc posłuchaj mnie, bo powiem ci, że to, co między nami jest naprawdę, że skoczysz za mną, nawet jeśli spadnę. Dzisiaj łapię cię za rękę. Nie lubię podróży, ale z tobą są najlepsze. Chociaż tyle razy miał się nam zawalić świat. Wiem, że zobaczyłaś mnie na samym dnie. Choć uciekniemy gdzieś, i wiem, że ty też czujesz to, co ja. Uciekaj. Ale poszło. Ja. Ładny, filmowo. Czy Kinga śpiewa tam całą zwrotkę? Tak, całutką zwrotkę. Ale w tym odcinku jej nie zobaczycie. Oczywiście musicie czekać na cały numer. Trzymasz to co ja, wszystkie w mojej głowie. Love songi są jakby pisane o tobie. Póki
póki co wydaje mi się, że pierwsza część klipu nagrana jest. Zobaczymy, ile mamy materiału z telefonów i tak dalej. I no, jest to teledysk przez to, że się wypieprzyło dużo rzeczy, spontaniczny, ale takie są czasami najlepsze. Po prostu sequel do tego klipu, który jeszcze nie wyszedł. Nie, to się Patrykowi śni, bo go tam ten go wziął. Przez to on zemdlał. Od początku. On zemdlał ze stresu i teraz sobie po prostu o mnie myśli. Ja teraz sobie przypominam, jak było fajnie, no. No widzisz? Przynuta będzie kontynuacją pierwszego teledysku tego z piosenki Kłamstwa. Tak miało być, ale jak słyszeliście na backstage'u, zdarzył się jeden mały problem. Natomiast nie chcę wam jeszcze mówić, co to było, może kiedyś wam powiem. Aktualnie przesuwamy kontynuację. Prawdopodobnie kiedyś się pojawi, na razie nie. Ze względu też na pewno tego, że po prostu za mało czasu było na to wszystko. Dużo rzeczy się wysypało po drodze i to było też logiczniejszym wyjściem, żeby zrobić coś takiego. Tak jak mówię, kiedyś wam więcej opowiem, ale na razie zdecydowaliśmy się po prostu anulować tą wizję serialu na płycie. Mam nadzieję, że mi wybaczycie. Wiem, że na Twitterze pisałem to, aczkolwiek no dużo się pozmieniało od tamtego czasu i musi być tak, jak jest. Uwaga, wybiorę kilka TikToków, które użyją dźwięku tej piosenki, na TikToku oczywiście, i wyślę im po stówce. Kinga też sobie kilka wybierze. Więc nagrywajcie na TikToka pod dźwięk tej piosenki i za tydzień jakoś wybierzemy. Było spontanicznie, zobaczymy, co z tego będzie. Ile dni robiliśmy tą nutkę? Same nagrania trwały 2 dni. Kinga nagrała swoją zwrotkę, ja nagrałem swoją zwrotkę. Potem minął jakiś tydzień i stwierdziliśmy obydwoje, że to nie jest do końca to. Więc Kinga ze mną pojechała z powrotem do Jonathana i zmieniliśmy połowę zwrotki Kingi i całą moją zwrotkę. No ale cóż, ja już wam dziękuję za oglądanie. Chcę wam tylko przypomnieć, że nuta wlatuje 31 stycznia i mam nadzieję, że macie budzik ustawiony. Cześć i czołem, ustawiajcie budziki.